Hej, nazywam się Ania Kicka i prowadzę szkołę języka szwedzkiego online Humla. Wraz z ambasadą Szwecji przygotowaliśmy dla Was specjalne materiały, dzięki którym możecie rozpocząć naukę języka szwedzkiego bez wychodzenia z domu. Zostań w domu i ucz się szwedzkiego. Dziś pokażę Wam frazy, dzięki którym możecie wyrazić, że coś Wam się podoba lub nie podoba. Va kul, va kul, ale fajnie. Va spännande, va spännande, ale fascynująco, super, ciekawie. A teraz kilka fraz, dzięki którym będziecie mogli wyrazić ubolewanie. Va synd, va synd, ale szkoda. Vatråkigt, vatråkigt, ale smutno, ale przykro. I wracamy do tych pozytywnych fraz. Jeśli chcemy komuś powiedzieć, że jest ładny, że ładnie wygląda, to możemy powiedzieć vad fin du är, vad fin du är, ale jesteś ładny, ładna. A jeśli chcemy powiedzieć komuś, że go lubimy, powiemy Jag gillar dig. Jag gillar dig. A jeśli kochamy? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jeśli macie ochotę na więcej przydatnych w życiu fraz, to zapraszamy na Learning Swedish SE i na język szwedzki z Humlą na Facebooku.